Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Silverek i zapraszam was na kolejny odcinek naszej serii Gothic. Czas zapłaty. No i cóż, ostatnimi czasy z Almanachu Odrodzenia dowiedzieliśmy się, że poza trójką magów, po jednym od każdego boga, zapewne muszą być też wystarczająco silni, ale z tym raczej problemu nie będzie. No i brakuje nam maga Beliara, ale ja chyba wiem, kto nam się tutaj do sprawy przyczyni. No cóż, dowiedzieliśmy się właśnie z Almanachu, że poza tą trójcą potrzebujemy jeszcze jednej innej rzeczy. A propos potęgi, która ten miecz napędzi. Potrzebujemy jakiegoś źródła energii, które pozwoli mu odzyskać jego dawną świetność. No i tutaj tym źródłem energii okazuje się być nic innego jak serce jakiejś bestii. Podobno tej, która steroryzowała bagna. Jednakowoż, no cóż, nawet jeżeli byśmy tą bestię jakoś zabili, a zapewne jest niezwykle potężna, no to musimy gdzieś jej moc uchować, żeby można było ją bez problemu użyć do rytuału. Moc podobno mieści się w sercu bestii, no jednakowoż serce zapewne samo w jakiś sposób tą moc szybko by utraciło, a więc trzeba tą moc w jakimś konkretnym czymś zamknąć. I tym naszym specjalnym przedmiotem mają być kamienie ogniskujące, lecz zostało nam też powiedziane, że chyba te, które aktualnie są w kolonii znalezione przez bezimiennego i użyte do stworzenia magicznej bariery, mogą nie wystarczyć. A więc możliwe, że będziemy musieli poszukać też jakiegoś innego źródła, które może przetrzymać taką moc, albo większej ilości kamieni. Też taka opcja pozostaje, ale nie mam pojęcia, skąd taka większa ilość miałaby się wziąć nagle w kolonii. No ale cóż, jak to mówią, wszystko jest wola Boża. A akurat tutaj bogowie lubią wtrącać się do spraw śmiertelników. Chyba nawet aż zbyt często. Mistrzu Saturasie, szukam kamieni ogniskujących. Pierwszy raz nazwałeś mnie mistrzem. Nie lubię, jak ktoś bez łoju wchodzi mi. Wybacz, bardzo zależy mi na kamieniach. Do czego potrzebujesz tych artefaktów? Są niezbędne do przywrócenia mocy mieczowi runicznemu. O, rozumiem. Jednak kamienie ogniskujące to potężne artefakty. Dlaczego mielibyśmy oddać je w twoje ręce? Zgaduję, że moja wcześniejsza praca została jakby wymieniona tylko i wyłącznie za pomoc przy rytuale, a kamienie to już tak muszę samemu sobie za nie zapracować, czy po prostu muszę tutaj odpowiednio cię przekonać słowami? No cóż, zobaczymy, czy słowa same podziałają, czy trzeba będzie jeszcze dołożyć wykonanie jakiegoś zadania. Za oddaj kamienia, bo wypruję ci fraki, raczej dostaniemy figę z makiem. Dzięki ostrzu zdobędę sławę również. Kamienie pomogą mi zachować równowagę pomiędzy boskimi siłami. To jest chyba coś, co jednak każdy wysłannik Adanosa z chęcią kupi. A już na pewno tak radykalnie jak Saturas. Kamienie pomogą mi zachować równowagę pomiędzy boskimi siłami. To ciekawe. Być może pomyliłem się co do ciebie. Dobrze, otrzymasz kamienie ogniskujące. Strażnikiem kamieni jest Nefarius. Przekonaj go tak, jak przekonałeś mnie. No dobra, czyli na wszelki wypadek przed gadką z nim sobie zapiszemy grę. Nefarius, byłeś tutaj, tak. Na górze jest tylko Miksir i jeszcze jeden gość, którego imienia nie pamiętam. Wybacz. Saturas przysłał mnie po kamienie ogniskujące. Niezupełnie. Chciałeś powiedzieć, że Saturas pozwolił ci zapytać strażnika o ich wydanie. No tak, trochę się przejęzyczyłem. Kamienie ogniskujące. Cóż one mogą znaczyć dla przypadkowego skazańca? Więcej niż mógłbyś przypuszczać. Słucham więc. Mam sporo wolnego czasu. A więc wszystko zaczęło się, gdy znalazłem pewien miecz. Rick opowiada historię miecza runicznego. Mam i rzęsa chcę wpaść do oka. Niesamowite. Nie sądziłem, że to ostrze w ogóle istnieje. Pokażesz miecz? Oto on. Ten gość przynajmniej za to, że mu pokażę, ten miecz nie wydłubie mi nim wdzięczności. Wpadzi więcej do pewnego nekromanty. Głupiego nekromanty, warto dodać. Witaj. Cudowny oręż. W porządku, oddam ci kamienie. Ale pod jednym warunkiem.
Czego żądasz w zamian? Jestem pewien, że na terenie kolonii karnej ukryto coś niezwykle wartościowego. Jest to skarb o niewyobrażalnej wartości, spuścizna wielu narodów, dzieło, które samym swoim istnieniem wprawia zachwyt w tego, kto choć raz na nie spojrzał. Co to za skarb? Niestety zdradzić tego nie mogę, ale odkryję przed tobą jedną z tajemnic jego ukrycia. Pomożesz mi? W zamian za kamienie ogniskujące? Tak więc, jak będzie? Powiedz po prostu wprost, że nie mam wyboru. Po prostu wprost, masło maślane. A nie miej się ze mną tutaj droczysz, no. Zgoda. Pomogę ci w odnalezieniu skarbu. Pomożesz nie tylko mi, przyjacielu, ale całej ludzkości. Od czego mam zacząć? Musisz odnaleźć pozostałe części tej mapy. Wiem tylko, że mogą być rozsiane po całej kolonii. Ktoś zdał sobie sporo trudu, aby zniszczyć mapę i ukryć jej kawałki. Dlaczego po prostu nie spalił pergaminu? Tego nie wiem, ale wieść niesie, że mapy nie można zniszczyć. Kiedyś spróbowałem ją podpalić, zalałem wodą i nic. A i nawet śladu zniszczenia czy zabrudzenia. Magiczna mapa wskazująca miejsce ukrycia niewyobrażalnego skarbu. Brzmi ciekawie, wchodzę w to. Dokonałeś mądrego wyboru. Przyjdź do mnie, kiedy zbierzesz pozostałe 7 kawałków mapy. Ten weź na wzór. Powodzenia w poszukiwaniach. Niech Adanos ci sprzyja, przyjacielu. Bez obrazy, ale wolałbym, żeby żaden bóg nie wtykał w to swojego nosa. Bywaj. Ciekawe, skąd wiesz, że akurat jest ich 7? A skąd może można wyliczyć, że to by się zgadzało wielkościowo, ale przecież mogą być różne kawałki. No ale powiedzmy, że może gdzieś tam, skoro wie co to jest, to może i czegoś się tam dowiedział zawczasu od kogoś. Dobra, gdzie jest ta mapa? W ogóle jeszcze a propos tego całego pokonania bestii, to ja powiedziałem, że właśnie musimy jakoś ją pokonać. Lester dał nam specjalne zioło, dzięki któremu będziemy mogli wejść w trans i dowiedzieć się, co dokładnie stało się w obozie na Magnie i być może znaleźć jakąś słabość bestii dzięki temu. Któż to wie? Jednakowoż do diabła, gdzie jest ta mapa? Wiem, że już kilka kawałków jej mam, bo jak wiecie, całkiem sporo eksplorowaliśmy wcześniej, więc troszkę udało mi się jej znaleźć, ale ciekaw jestem dokładnie, ile części mamy. Gdzie są te mapy do diabła? Recepta są. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy 6 kawałków. Czyli dobrze rozumiem z 8, tak? Pozostałe 7, czyli mamy mieć w sumie 8. A jakaś podpowiedź, gdzie ich szukać? Chociaż minimalna? Bo tak, po całej kolonii to jakoś te 6 znalazłem, czyli te 5 jakoś znalazłem z tych 6, które aktualnie mam, ale... Witaj. Coś czuję, znalezienie tych konkretnych brakujących to będzie rzecz nie tyle wyzwanie, co po prostu katorga. Jeżeli faktycznie nie ma nigdy na nas żadnej porady, nie wiem, poszukam poza wizją, może któryś z tych magów ma tutaj coś nam do przekazania. Bo tak bez żadnej porady to ja mówię, no całą kolonię mam przeszukać, te mapy były w jakichś losowych skrzynkach, w losowych miejscach. Chyba, że opcja jest taka, że te mapy mają gdzieś... A czy zawsze istnieje taka opcja, że te mapy pokazują po prostu obszar mapy, na których już znaleźliśmy kawałek mapy i na każdym z tych obszarów jakby już nie mamy co szukać, bo już tam znaleźliśmy kawałek. Coś z tego można byłoby wywnioskować, no ale też te kawałki nie są zbyt duże i na przykład z tego co widzę, nie mamy kawałku ze starym obozem, a więc mam cały stary obóz przeszukać? W sumie domyślam się, gdzie może być ten kawałek. Nawet chyba widzimy miejsca, które ten kawałek wskazuje. Tak się domyślam, bo tam nie byłem, więc stawiam, że jeden z nich może być po prostu w wieży Gomeza, bo dostaliśmy koniec końców do niej klucz, tak fabularnie nam coś tam, nas tam podprowadzało i teraz tak nagle miałoby się to wszystko obejść bez jakichś dalszych konsekwencji. Miałem tam koniec końców wstąpić, ale jakoś tam nie wstąpiłem koniec końców, więc w sumie możliwe, że tam właśnie jest jedna z części. Ale gdzie w takim razie szukać ostatniej?
Udałem się teraz w kierunku tej wieży poza wizją i zacznę kminić właśnie, gdzie jeszcze nie byli, gdzie jeszcze mogłem nie szukać, bo ja ostatnio już wszystkie skrzynki otwierałem. Gdzie jeszcze mnie nie było, albo gdzie jakieś skrzynki otworzyć nie mogłem. Kurde no, moja pamięć jak wiecie nie jest za dobra. A to będzie wymagało teraz przekminienia całych ponad 60, ponad 70 już odcinków. Ja pierdzielę, chociaż nie mam w sumie wielu miejsc, w których nie byłem. No właśnie, nie ma takich miejsc zbyt wiele. Cóż, będę myślał, a my spotkamy się już przy wieży. Ciekawe. No cóż, mniejsza o to. W ogóle powiem wam, że jestem troszeczkę zdziwiony, ponieważ zawsze myślałem, żeby tutaj poruszać się bezkarnie, musimy mieć założony pancerz strażnika, a jednak się okazuje, że możemy parodiować nawet stolio rebelianta i absolutnie nic złego nam się nie stanie. O. Zamknięte? A, można otworzyć wytrychem, okej. Okay. Miałem wrażenie, że mieliśmy klucz do wieży, a tu jednak trzeba wytrycha użyć. Niech to licho strzeli. Może mieliśmy klucz do skarbca Gomeza, a nie do wieży Gomeza. W sumie jest to bardzo prawdopodobne. Bo skoro nie mamy tutaj klucza, mieliśmy klucz do czegoś. Zresztą ta wieża chyba jest wieżą starego obozu, a nie wieżą Gomeza. Ja ją tak nazwałem odruchowo, ponieważ w returningu był tutaj duszek Gomeza, ale cóż. Nie popłaca. A w nosie to mam, Gomez. I tak tutaj wszyscy są już przeciwko mnie. Przecież nawet mnie nie widzisz na oczy, tak mam się nie pokazywać. Pokazywanie wymaga jednak kontaktu wzrokowego. Ja bo nienawidzę otwierać zamków na wizji, bo zawsze coś wtedy gadam i przez to się w ogóle skupić nie mogę. A chyba cięcie trzeba będzie zrobić, coś tak czuję. Czy te zamki dość ciężkie są? O ty w mordę! To ja wiem, dlaczego taki ciężki tu ja. Tak w sumie, jeżeli nie otwierałem skrzynek w starym obozie, to tak mi się troszeczkę na logikę narzuca, że przecież też nie otwierałem w nowym obozie, więc o ile faktycznie w tej wieży będzie skrzynka, panie i panowie, to ja już się chyba domyślam, gdzie mam, czyli będzie skrzynka, będzie kolejna część mapy oczywiście, przedna skrzynka, chociaż część mapy pewnie będzie w skrzynce. To ja się domyślam, ba, gdzie będę musiał ruszyć, żeby znaleźć kolejną część, bo faktycznie, jak tak pomyślę, to wszędzie skrzynki otwierałem, ale nie w obozach, bo tych skrzynek jest od diabła i tak coś czułem, że na przykład ich zawartość mogła nie być zmieniona względem normalnej gry. A tu jednak się okazuje, no bo tak zawsze skrzynki otwieram, ale w tych obozach pomijam. No i właśnie akurat brakuje mi dwóch kawałków mapy. I to akurat z dwóch obozów, które są w całości. No bo jeszcze z obozu... O, jeszcze jest oczywiście obóz, który jest obozem Bractwa, ale on już w całości za bardzo nie jest w tym momencie. Ale zresztą tam chyba jeden kawałek znalazłem, więc akurat wypadało chyba, że też nie mam żadnego kawałka, który pokazuje nowy obóz. Jeżeli ta mapa, o ja tu będzie... Będzie miała, może gdzieś będzie też gdzieś indziej, niekoniecznie wieży. Będzie miała zaznaczone stary obóz, właśnie pokazany. To z automatu idę do nowego, bo tylko tam też jego terenu mapy nie mam. Tylko pytanie, czy to będzie gdzieś w kopalni, czy to będzie gdzieś nie w kopalni. Jak będzie gdzieś w tej zabugowanej kopalni, na przykład w tej części, do której nie mogę się dostać, bo mnie gra wywala, to panie i panowie, jesteśmy w tyłku. Bo, no cóż, żadne legalne rozwiązanie, że tak to nazwę, nam nie pomoże. Co my tu mamy? O dobra, ja już wiem czemu te skrzynki tutaj. Oh, mają takie troszkę jednak dłuższe zamki. Dłuższe, aniżeli krótsze. Do diabła. 3, 2, 1, okej. Okay. Nie wiem, jak macie jakąś lepszą taktykę od mojej, czyli próbowania na pałę jak otwierać te zamki, to możecie mi napisać. No dobra, kolejna skrzynka po prostu wypchana łakociami. Ja pierdzielę, te skrzynki w tej wieży to po prostu jest jak kopalnia złota, tylko że nie trzeba kopać. I nie ma tu złota, tylko jest na przykład ruda i inne tego typu rzeczy. Chociaż w sumie, chwila, moment. Było tu złoto. Było tu ponad 1800 monet. Prawda, monet się nie wygobuje, tylko trzeba najpierw tam je przetopić i tak dalej. Poddać kilku procesom jeszcze zapewne. Ale cóż. Kurde. Dziękuję bardzo. Sztućce, item close, item tit, jeszcze rogi cienia stwora. Ja pierdzielę, ja wam mówię, to po prostu... Jak brakuje wam pieniędzy w czasie zapłaty, a macie już drugi rozdział, bo to się w drugim rozdziale wchodziło, no nie? Drugi albo w trzecim, już nie pamiętam. To panie i panowie, zapierdzielać tutaj. Już przy pierwszym wejściu.
Po prostu tłuczecie strażników, żeby was nie rzucili, no i po sprawie macie. Kurde bele. Jak macie przed potrzebujecie na zbroję pieniędzy, to już będzie się udać. Kurde. Widzę, że zamykasz czterokrotny w lewo. To nie strasznie przypomniałem, że te zamki z kanałów, z Corinis, z Kotika II, tam też te zamki były dość długie. Jak chodzi o kombinację, że dużo prawych, dużo lewych. Bo tam te zamki no jednak były pewnie przygotowane przez samą gildię złodziei. Czyli aktualnych, może byłych członków, może przodków. Oczywiście ta gildia chyba nie istnieje, czy te dużo, że mieli przodków, ale chodzi mi o to, że tam może w tych kanałach istniała też kiedyś jakaś inna gildia, prawda? Też gildia złodziei, tylko tam sprzed iluś tam lat. Myślałem, że dwa razy była. Czasem ten komunikat się nie wyświetla i to mnie strasznie wkurza. Ja patrzę się na komunikaty, zamiast słuchać kliknięć, tutaj takie rzeczy się dzieją. A tutaj 8000 monet ponad. To diabła. No ale cóż, w starym obozie tutaj sobie siedzieli wcześniej właśnie wszyscy tutaj strażnicy. W ogóle stary obóz jest taka kolebka jakby całego pomysłu kolonii karnej, więc no obecność monet w tym miejscu nie dziwi, ale aż w takich ilościach. Chociaż to nie są też jakieś astronomiczne ilości, oczywiście, jak na fakt, że mamy do czynienia z iście królewską placówką. No, ale dalej. Sam szczyt i mapy ani śladu. Może tu jeszcze jakaś skrzynka będzie w takim razie. Kordę, żadnej skrzynki tu nie ma. A więc co? Czyżby nie była w wieży? Do diabła. Czyli to nie w wieży mam doszukiwać się mapy, chyba że gdzieś na półkach leży. No, wszystkie skrzynki, żem otworzył. No to jak nie wieża, to jeszcze pozostaje skarbiec. Do niego właśnie miałem klucz. Może Gomez znalazł ten kawałek mapy, pomyślał, że to jakieś cenne coś, sobie go gdzieś tam chowa teraz. Tylko gdzie do diabła miałby być skarbiec Gomeza? Czyżby to było to, co ja myślę u dołu? Czy to jest to miejsce tutaj? Nie, bo wytrych pęka od razu, a ja mam przecież klucz do skarbca Gomeza. No cóż, ale skoro tamto wejście tu piwnicy nie działa, to może faktycznie te zadziała. Postawili tutaj w ogóle strażnika, ktoś tam pisał, że właśnie w normalnym gotiku go nie było. Wejście od tyłu niestety, ale też nie za bardzo działa. No to powiem wam, że mam teraz małą zagwozdkę. Gdzie do diabła może być ta piwnica? Jeżeli to nie jest to miejsce, piwnica właśnie pod samym, że tak powiem, tyłkiem Gomeza, no to może też w ostateczności chodzić o lochy, ale czy lochy nie powinny po prostu nazywać się lochami, a nie piwnicą? Znaczy wiem, że lochy to chyba są te, no, samice dzika, ale... Dalej! Dalej! Mimo to! No nie wiem, sprawdzę w tych lochach, no bo co ja mogę, tylko nie w tych lochach, tylko w tych lochach, że wiecie, że nie tam, tylko tu, że tam, i nieważne, bo to też nie będzie zajście na dół, więc no, piwnica w teorii. Jakby nie wziął, tylko że to chyba nie ma żadnej takiej części składowiskowej, jakby tak się uprzeć. Jest. Znalazłem. Znalazłem kolejny kawałek mapy. Powiem wam, że jeszcze co najmniej tam kilka ładnych minut spędziłem na poszukiwaniach właśnie w starym obozie. No i nie mogłem tego znaleźć. A więc stwierdziłem, że raczej w starym obozie nie ma. A więc tak sobie pomyślałem, że skoro nie ma w starym obozie, to jeszcze jakieś miejsce, które po części mogłoby się zaliczać do tego kawałka mapy, tak przyjrzałem się tego kawałku mapy jeszcze raz, tego kawałka, którego nam brakuje jednego z dwóch, to właśnie byłby po części obóz rebeliantów, a więc tutaj poczyniłem swoje kroki i przemyślałem od razu, że w sumie jedne skrzynie w obozie rebeliantów, które nie były otwierane, to były te w chałupach, tych bardziej do nas pozytywnie nastawionych NPC i właśnie w magazynie. No i jak się okazuje, całe szczęście w magazynie był ten kawałek. I zobaczmy, czy się wszystko zgadza z moją tezą, że otrzymaliśmy kawałek mniej więcej o miejscu podobnym do tego, w którym kawałek się znajdował. To nie ten. To też nie ten. No. Ten już miałem. Chyba nie. Nie, moja teza nie ma kuźwa nic wspólnego. To nie wiem, gdzie może być ostatni kawałek. No, zaryzykuję właśnie tezę, że w nowym obozie, no bo
Żadna inna lokacja mi nie przychodzi do głowy. A co już, no to mi pozostało, jak nie przejście dań, po prostu nie otwierać kilku skrzynek. Jednak zanim tam się udam, to będę musiał troszeczkę wytrychów się zaopatrzyć, bo jakoś tak przestałem na nie zważać, a po otwarciu jakichś 60-70 skrzyni w sumie, no tych wytrychów jednak troszeczkę mi no, zaczęło po prostu brakować. Nie wiem, czy Drax ma jakieś... Masz jakieś wytrychy, Drax? Jak widzę, jak to mówi klasyk, raczej nie. A więc, no nie wiem, poszukam może jeszcze ufiska. Albo kogoś w nowym obozie. Bo się w ogóle jest jakiś handlarz poza wilkiem. Wszystko w porządku? O, czemu nie mam z tobą zagadane, kim jesteś? Przecież gadałem z tobą pod koniec ostatniego odcinka. Coś się chyba zepsuło gier. Coś się chyba gierce popierdzieliło w takich skryptach. No cóż, miejmy nadzieję, że tylko w takich małych skryptach się coś potrafi popierdzielić, bo jestem przekonany, by ci święcie, że z tym gościem gadałem, no. A kresa nie miałem, więc wtedy gry nie wcytywałem. No co tu się do diabła odwala, ja nie wiem. Nie mam pojęcia, ale jak mówiłem, poszperam teraz w obozie, bo innego pomysłu nie mam po prostu, gdzie to się mogłoby jeszcze znajdować. Co ja cię kupiłem? Bo cię porąbało, panie. Recepty to ja od nikogo nigdy nie kupię, toż to kosztuje 99 tysięcy rekruty, chyba że recepta za receptę. Widzę, że jak chodzi o recepty, to ludzie bardzo nie dbają, bo tylko handel wymienny wchodzi w grę. I to wymienny tylko i wyłącznie z tego samego fachu. Taki przypadek, a jednak jakby to faktycznie tylko rzemieślnicy tacy sprzedawali, no to faktycznie miałoby sens, że jakiś stolarz miał się tylko za inną receptę stolarską, jakieś coś tam, coś tam. W jakimś RPG-u mógłby być taki system zrobiony? Czyli byłby całkiem fajny. Przecież by się tam jakiegoś zbuntowanych stolarzy zdobywało jakieś, czy jakąś receptę i wymieniało się z jakimś tam stolarzem państwa, z którego się służy te sprawy. Oczywiście tam jeszcze wszystko psułby system leveli i tym podobnych rzeczy, ale jakby to był jakiś taki RPG, gdzie właśnie te levele były bardziej z boku i na przykład stanę tylko z walką, a cała reszta byłaby oddzielona. A bo to powiedzmy dotyczyłoby taka wymiana tylko i wyłącznie rzeczy takich nieprzydatnych w walce, lecz właśnie przydatnych w... Nieprzydatnych w walce, lecz przydatnych poza walką, jakieś tam wiadomo urządzeń, jakichś tam sprzętów do domu czy coś. Wiadomo, w wielu RPG-ach jednak się teraz już uskutecznia to takie Steamsowe podejście, hashtag Fallout, hashtag Skyrim, tam w odpowiednim DLC. Na mniejsza o to, robię teraz cięcie i spotkamy się w nowym obozie. Ponieważ, jak widzicie, ten gościu nie za bardzo chce się poddać, a zresztą droga też nie jest tam krótka. Witaj. Nie widziałem, żeby Buster wcześniej ćwiczył. Czyżby Lee jednak już się zdecydował? I wysłał wiadomość do Bustera? Może Buster był już w obozie? Może to, że zaczęliśmy już poruszać właśnie tą kwestię runicznego ostrza, jakoś też wpływa na tą właśnie rebelię. Może to właśnie jakby zdobycie tego ostrza w pełni mocy będzie tym, co pozwoli nam rebelię kontynuować, bo w sumie w tej kwestii utknęliśmy w martwym punkcie. Ale jak będzie naprawdę, zobaczymy wkrótce, a póki co jednak cięcie, bo przed nami, cóż, no nie mam pojęcia, w której to skrzyni może być. Najpierw tu trzeba otworzyć, wiesz, najpierw tu, potem tam, potem jeszcze gdzie indziej. No dobra, cięcie, panie i panowie. Nie zawsze gadają. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Musisz uważać. Naprawdę był do tego potrzebny jakiś szczególny komentarz? Moim zdaniem to się nazywa bez komentarza. Chociaż fajnie, że daję animację noszenia tych beczek. Strasznie przypomina mi ona w ogóle Fable'a. Ktoś może oglądał u mnie serię z pierwszego Fable'a, to wie co mam na myśli, bo samemu grał. Zresztą w ogóle planuję nagrać na, nie pamiętam, czy dwulecie czy trzecie tej serii jej po prostu zrebootowaną wersję. Nagrać właśnie wersję zrebootowanej wersji. Zobaczymy jak to będzie, czy to się uda, czy się nie uda. Bo serię się uda, bo najwyżej tam sobie tego poboczną serię i tyle. A mam taki plan, że po prostu nagrać sobie jakiegoś takiego rebootka, bo jednak ta gra jest zajebista, wcale aż tak długa nie jest. Zresztą chciałbym zobaczyć, co w tym reboocie konkretnie pozmieniali poza grafiką, bo... Jednak Fable pierwszy to jedna z moich ulubionych gier, mimo tego, że nie jest zbyt trudna, jak wiecie, ja raczej stronie od gier, które poziomem trudności odbiegają od bardzo wysokiego. A też gram właśnie w czas zapłaty. A kim ty w ogóle, Kirgo, jesteś do diabła? Czy ja cię już skądś znam? Co porabiasz? Jestem Kirgo. Kiedyś walczyłem na arenie. To były czasy.
Okej. Okay. Wcześniej tego gościa nie widziałem, a przyjąłbym, że byłem tutaj w poszukiwaniu jakiejś misji. Nie wiem, może po prostu go tutaj nie było, jak na przykład tego dosłownego pedałka z obozu starego, z którego potrzeba się portretu. Tutaj są aż dwie skrzynki, nie? Trzy, kurde, to mam do otwierania. Panie i panowie, chwila prawdy. Kawałek starej mapy. Wiedziałem, że to będzie gdzieś w nowym obozie. Nie sądziłem, że akurat w takim miejscu, w chacie karczmie w sumie. Ale jednak, w sumie też nie ma zbyt wielu miejsc poza karczmą, gdzie mogłoby to być. Poza jeszcze oczywiście tą górną częścią kopalni, której nie będę nazwał kotłem, bo jak wiemy, w tej modyfikacji kotła jednak jest tutaj. Ani tutaj też mała możliwość, żeby było, ponieważ tej skrzynie przeszukiwałem akurat podczas któregoś tam cięcia. O, kolejny gościu z imieniem. Ale to nie ma nic do gadania. Rufusik. Dobra, czyli mamy chyba wszystkie kawałki. Kurde, ja sądziłem, że mi to zajmie kilka razy tyle czasu. Myślałem, że to będzie raczej taka misja na 2 godziny dla mnie poza wizją w sumie. A tu się okazuje, że poza wizją spędziłem tylko około godziny, więc bez tragedii. Tak. Cięcia są chyba dobre, nie? Bo by ten odcinek dla was trwał już teraz około 1,5 godziny. Pewnie niektórzy by nie narzekali, ale... A potem by było Siwerek, jakie nudne odcinki. Byłaby średnia oglądania 25% zamiast bądź co bądź całkiem pokaźnej, około ponad 50% w tej serii, jaka jest. Ta seria ma strasznie dużą oglądalność. Zwłaszcza odcinki, które są około 18 minut. Te odcinki są po prostu piękne. Jak nawet 40 sięgają powyżej 40%, to te takie właśnie 20 to jest po prostu miód na moje oczy. Jak ja widzę, że 70 osób czasem kończy materiał, to jest takie... Wow. Naprawdę wow. Wow, jednym słowem. Zwłaszcza, że ta seria ma sporo wyświetleń. Jakby nie, jak ten mój kanał ponad 1000, tak czasem pewnie tymi odcinkami jest, a średnio tak 800-900 jednak bywa. No to ja wam powiem, że mi się to podoba. Dobra, mniejsza o to, bo tak właśnie myślałem, z kim mam gadać, troszkę się zagadałem, poszpanowałem. I możemy teraz pogadać ze strażnikiem naszych kamieni ogniskujących. Już naszych, mam nadzieję. Odnalazłem wszystkie kawałki mapy. To wspaniała nowina. Daj mi fragmenty. Nie traćmy czasu. Natychmiast zabiera się do scalenia mapy. Ach, zapomniałem. A wróć jutro. Wtedy bierzemy się na poszukiwania skarbu. Właśnie zapomniałem, że jeszcze musimy chociaż ten skarb odnaleźć. Tutaj chyba nie ma żadnego łóżka, a więc w takim razie widzimy się ponownie za chwileczkę. Bo co prawda ten odcinek już troszeczkę trwa, ale obiecałem wam, że będzie troszeczkę dłuższy, ponieważ poprzedni był troszeczkę krótszy. Niekoniecznie z mojej winy, tylko z winy twojej, gro. W sumie w 98%. Ale jednak, jak się słowo mówi, to się słowo rzeczy. To się słowo dzieje, to się słowa dotrzymuje. Chyba ta ostatnia opcja najbardziej pasowała. A póki co, widzimy się za chwileczkę. A widzę, że Tritet jak zwykle szaleje. Niby miał on schować w jakimś bezpiecznym miejscu, gdzie jej moc będzie potrzebna. Tata i pierdata cięcie. Dobrze, że jesteś. Mapa już gotowa. Sam zobacz. Tak, wiem, gdzie to jest. Prowadź więc. Ja marnie orientuję się w terenie. A możesz mi tą mapę pokazać, bo to, że ty, Rick, wiesz, to jednak nie znaczy, że ja wiem. Zwłaszcza, że ja tej mapy nie widziałem, przeciwnie do ciebie. Dobra, gdzie jest ta mapa? Wskazuje miejsce ukrycia ornamentu, mi nie jest za bardzo potrzebne. Ja potrzebuję mapy do skarbu. A, tak, gdy szukujesz tego X-a, gdzie on może być. Patrząc, gdzie idzie... To jest? Czekajcie, jeżeli to jest tam, gdzie się woda rozlewa, to jest wodospad. Tam po prawo rozumiem, że jest obóz na bagnie. O
To może być albo na bagnie faktycznie tam na dole, albo gdzieś na górze? Jak na górze, to kurde, wejść się tam, to raczej będzie chyba jakieś zadane przez modyfikację, bo ja nie kojarzę, żeby tam można było wejść jakoś. Chyba, że mamy tu gdzieś po górach się jakoś dostać, też to jest możliwe, bo jak pamiętamy w ostatniej sytuacji z nekromantą, takie rzeczy są możliwe. No dobra, więc chyba poza wizją czeka mnie znowu wycieczka, czyli ten odcinek będzie dla was trwał pewnie z 25 minut, może góra do 30, a dla mnie to będzie dwugodzinna zabawa. Głównie w otwieranie skrzynek i czekanie, aż jakiś durny mag będzie za mną nadążał. Czasem jednak sądzę, że oglądanie gameplayu jest nawet przyjemniejsze od samej gry. A chyba częściej niż czasem, bo koniec końców sam osobiście lubię też let's play oglądać. No dobra, czyli to będzie jednak tutaj. Szczerze z mapy myślałem, że może być na dole. A skąd wiem, że będzie tutaj? Na 100%? Ponieważ jakoś tak myślałem, że to może właśnie być tutaj. I przed mostem mi magicznie zniknął Nefarius. No i przyszedłem przez most. I jest tutaj, a NPC w Gothicu mają tutaj siebie, że się często teleportują się już na miejsce od razu, kiedy się ich zgubi. A więc Nefariusie, rozpoczniesz tutaj jakąś swoją kwestię dialogową, czy mam szukać pół wieczego tutaj, bo za bardzo nic się nie wyróżnia. Chyba, że to może faktycznie jest na dodać, po prostu się przeteleportowało. No na logikę to powinno być, chyba, że tam gdzie są te drzewa. No na logikę powinno być tutaj. Witaj. Częściej stoję faktycznie na X-ie. No, czekajcie, X byłby... Chyba, że faktycznie pode mną. Nie wiem, no zaryzykujmy, skoczmy, zobaczmy. Może to jest jakiś kawałek terenu. Okej, okay, nie wiem, czy Nefarius sobie równie dobrze poradzi ze skoczeniem tutaj jak ja. Chociaż nie powiedziałbym, że to był jakiś super wyczyn. A, bo tu w ogóle jest ścieżka, ja nawet nie wiedziałem, że tutaj coś takiego jest, tylko czy... Na tą ścieżkę da się jakoś normalnie wejść? Śmiem wątpić, chociaż sprawdźmy, co nam szkodzi, mamy zapisaną grę. No tak trochę jak sądziłem, tak wejście tutaj raczej... Ha. Niby tu jest bardziej X, ale... Ajajaj... Coś czuję, że to może nie być takie łatwe, jakbym tego chciał. Na Nefarius przecież tutaj nie wejdzie w żaden sposób, bo że tam wcześniej jakieś wejście jest, które ja pominąłem. To jest u góry, ale jakiś skrypt się nie odpala, bo muszę stanąć na określony piksel. Nie, tutaj nie też nie wygląda, jakby coś było ukryte. Więc to chyba jednak jest na górze. A w takim razie... Nefariusie... Czemu nic nie mówisz? Faktycznie to musi być ten jeden określony piksel, nie wiem. Te drzewo, tamte drzewo, ta skała, tamta skała. Bo ja tutaj no nic nie widzę. O, to tutaj. Na co czekasz? Kop! Nareszcie. Witaj. Okej. Okay. Sakiewka, złoty pierścień i posążek. Znalazłeś skarb? Jaki skarb? Tam nie było nic, po co warto byłoby się skryć. Masz to! Czuję aurę artefaktu! Daj mi to natychmiast! Odnalezione po tylu latach. To cudowne! Niech imię Adanosa nigdy nie zostanie zapomniane. Wiele uczyniłeś dla kręgu wody. Oto twoja nagroda. Ale to tylko 4 kamienie. Przykro mi... Więcej nie mam. Pamiętaj jednak, że te artefakty zostały dodatkowo nasycone mocą rytuału podczas tworzenia bariery. Być może wystarczą do przywrócenia mieczowi runicznemu dawnej świetności. Obyś miał rację. Bywaj, magu. Powodzenia, przyjacielu. Czas wracać do Saturasa z dobrą nowiną. Pozwól mi... A więc, z tego co rozumiem,
Teraz pozostaje już tylko i wyłącznie kwestia tej całej bestii z Bagien i Lestera. Przynajmniej tak sądzę. Kto wie, czy nie mamy zrobić czegoś jeszcze. Bo było przecież powiedziane, że ta moc kamieni może raczej nie wystarczyć, albo mi się coś myli. Ale jestem na 99% pewny, że Milton się ten temat mówił, że tych kamieni może być niewystarczająco. No ale w sumie jak teraz zadało o tym całym rytuale. Zobaczmy. No właśnie, czas pogadać z Miltenem, może on nam jeszcze zleci jakieś, nie wiem, znalezienie jakichś innych, pobocznych, dodatkowych kamieni wsparcia. Ale. Na bagnie póki co chyba szukać czego nie mamy. Więc to będzie na tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jak się podobało, zapraszam na kolejny odcinek. Tam też dowiemy się, co do diabła, zobaczymy w tej halucynacji z zioła Lestera. O, które jak sam mówię jest mocne, więc naprawdę tego się boję. Jak odcinek się podobał, to łapeczka w górę. No i oczywiście w kolejnym odcinku też dowiemy się, czy te kamienie, które zdobyliśmy, faktycznie wystarczą. A ty, Rick, do... To chyba był znak od wyższych mocy, że... Zakończ ten odcinek! Zakończ! Zanim stanie się katastrofa! Więc zabierzem to zrobił. Pa, pa.